Cześć, witajcie. Przygotowania do akcji Słodkie Smak Świąt ruszyły pełną parą. Do 3,5 tysiące dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych trafią bożonarodzeniowe pierniki. Do każdego z nich dołączymy też opłatę. To symbol świąt i naszych ciepłych myśli o dzieciach. W tym roku chcemy, by do akcji dołączył też Święty Mikołaj. Laureaci konkursu na najpiękniej udekorowane ciasto wygrają upominki. Liczba nagród zależy od Was. Powiększ pulę, za którą kupimy prezenty, wpłać na konto akcji. Im więcej zbierzemy, tym więcej dzieci będziemy mogli obdarować. Stwórzmy im niesamowite święta. Akcja Słodki Smak Świąt jednoczy ludzi. W tym roku ma też specjalną ambasadorkę. To dzięki ich dobrym sercom możemy podarować ciasto, pięknie je opakować i przekazać dzieciakom. Posłuchajmy, dlaczego pomagają. Dzień dobry. Jestem właścicielem piekarni Tomasz Rosek, znajdującej się w Grabiu pod Wieliczką. Jestem dumny i szczęśliwy, że pierniki wypiekane przez naszych cukierników znalazły uznanie. Trafią do tylu tysięcy dzieci z całej Polski. Udział w akcji Słodki Smak Świąt to sama przyjemność. Sam mam dzieci i wiem, że Boże Narodzenie to wyjątkowy rodzinny czas. Chcemy pomagać dzieciom, które nie mogą spędzić tych dni ze swoimi rodzinami. Osłodzić im te święta. Na grupę kierowcy dzieciom zawsze możecie liczyć. W tym roku również włączamy się w akcję Słodki Smak Świąt po to, aby wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych. Do zadań grupy kierowcy dzieciom będzie należało dostarczenie ciast do 300 placówek opiekuńczych w całej Polsce. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczenie i przekazanie ciast odbyło się w sposób bezpieczny. Jesteśmy, aby pomagać. Słodki Smak Świąt to taka akcja polegająca na dostarczeniu prezentów w postaci smakołyków do wybranych domów dziecka, domów zastępczych. Jaka w tym moja rola? W tym czasie jestem kurierem Mikołajem. W zamian za dostarczoną paczkę otrzymuję dużo dobroci, dużo miłości, dużo szczerego uśmiechu od dzieci, którym taką drobnostką sprawiam olbrzymią radość. W tym magicznym momencie wszystkie Twoje problemy, wszystkie Twoje troski znikają, a jest to naprawdę ważne w okresie międzyświątecznym. Cześć, jestem Jagoda Łaganowska. I możecie kojarzyć mnie z programu MasterChef Junior, którego jestem zwyciężczynią. Jestem ambasadorką akcji Słodki Smak Świąt, która organizowana jest przez portal domydziecka.org. Chciałabym powiedzieć Wam o konkursie, który przeznaczony jest dla placówek, które są zarejestrowane na portalu domydziecka.org. Wyślijcie nam zdjęcie swojego ciasta. Pamiętajcie, że musi mieć ono kształt choinki lub klasyczną formę, ale ważne jest to, żeby był na niej wzór choinki. Najlepsza praca zostanie inspiracją do wykonania piernika akcji Słodki Smak Świąt. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Każdy może wziąć udział w niesamowitej akcji Słodki Smak Świąt i pomóc dzieciom z domów dziecka oraz rodzin zastępczych, dołączając do zbiórki na świąteczne niespodzianki.